Witam wszystkich. Nie fantazjujcie, dobra? Chłopaków poniosło. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Szkoda, że nieraz nie możecie widzieć, co się dzieje za kamerą, bo tutaj naprawdę ciekawostki takie lecą, że się w głowie nie mieści. Ale skupmy się na tym, co mamy zrobić. Mianowicie nagramy dla Was podstawową rzecz dla każdego, kto posiada ciężarówkę, czyli coś takiego jak obsługa okresowa. Obsługa okresowa, czyli wymiana oleju, filtrów, kompletu filtrów. Przydałoby się przesmarować zwrotnicę, przydałoby się przesmarować siodło, zobaczyć, jak wyglądają klocki hamulcowe. To jest właśnie obsługa okresowa, co nie ma się tylko kończyć na spuszczeniu oleju, założeniu nowego filtra, zalaniu oleju, dziękuję, do widzenia, jest po obsłudze. Trzeba zobaczyć właśnie, czy auto coś boli, czy są jakieś wycieki nieszczelności. Być może rozwinąć te 6 metrów przewodu pneumatycznego, wziąć pistolet, przedmuchać chłodnicę, szczególnie w takim samochodzie tego typu, gdzie on jeździ po różnych młynach, nie młynach, głupie, gdzie tam się kurzy z potrójną mocą, dlatego mu to wszystko wydmuchamy. Mam też nową uszczelkę pokrywy zaworów z tego względu, że chcę zobaczyć, jak wygląda silnik przed obsługą i jak będzie wyglądał po zastosowaniu płukanki silnikowej. Powiem szczerze, pierwsza ciężarówka, którą przepuszczemy silnik, jest to płukanka firmy TEC 2000 w opakowaniu przeznaczonym właśnie do wypłukania takiego silnika w ciężarówce. Stosowaliśmy to w osobówkach, wszystkie żyją. Nasze firmowe auta też, szczególnie Tadek. Jemu nic nie zaszkodzi, ale pukaliśmy tymi Iveco, plus ja i Misiek wypukaliśmy swoje firmowe, prywatne samochody. A dziadek jeszcze chyba nie stosował tego. No nie, ale teraz będę robił w październiku. Jak będzie robił w październiku, a ten mal będzie wyglądał pięknie po tej płukance, tylko nie zapomnij, że do tego trzeba dodać oleju. Nie można samą płukanką sobie zalać silnika. Więc co? Ściągamy pokrywę zaworów, patrzymy na silnik, odpalamy go, rozgrzewamy, zalewamy płukankę, on pracuje pół godziny, podnosimy znowu kabinę, chyba że nie będziemy jej opuszczać, bo nie po co? Nie będziemy opuszczać, na co? Tak, niech klepie pół godziny, zobaczymy po pół godziny, znowu ściągamy pokrywę zaworów, sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Zapraszamy. Misiek, co robisz? Odkręcam osłony. Osłony te boczne, żeby łatwiej się było dostać do filtrów paliwa. W szczególności do filtrów paliwa, no nie? Tak. Dziadek, jesteś przygotowany? No oczywiście, że jestem, czekam. Dobra, jak on tylko zdejmie osłonę, wydmuchamy to wszystko, zobaczymy, jak tam leci z chłodnicy. Także jedź z koksem. Chciałbyś to robić dwoma płaskimi kluczami? Nie. Ja też. Robię dwa głuchy i obcy. Ale robiłeś. Gumówkę i obciął, a później nie przykręcił. Klucz uniwersalny. Wysokoobrotowy. Tak. Może być to na bok. A. Już? Człowieku. Dobra, podniesie się. Będziemy pamiętać. Teraz tutaj. Te śrubki trzeba cztery odkręcić. Jeszcze tutaj jedna z góry. Cztery razem do osłony, dwie z przodu i tu jedna z dołu. Jak widać, pokoradowane dosyć mocno. Czyli dam linię odkręcą. Fajnie. Już dawno nie było takich precyzyjnych ujęć kamerą, że przykładam, jak się odkręca kluczami, bo teraz kamera stoi częściej na stojaku. To się najlepiej odkręciło. Słuchaj, lepiej ją ukręcić tutaj, niż później na drodze z nią walczyć. Zobaczmy, czy będzie tu trochę kurzu. Będzie. To później się wydmucha. Ja to położę tutaj z boczku. Dziadek, masz nabite? Tak. No to lecimy. Thank you.
Czekaj! Coś wymyśliłem. Teraz jest ogólny problem suszy, prawda? To jest takie... Karczer na sucho, bym powiedział. Tak jest. Takie mycie silnika bez użycia wody. Dokładnie, dbamy o środowisko. Okej, lecimy. Silnik mamy obdmuchany z góry, przydałoby się jeszcze przedmuchać teraz chłodnicę, ponieważ jest ku temu najlepsza okazja. Zobaczcie, to wszystko siedzi w chłodnicy, dzięki temu nasz układ chłodzenia nie jest tak wydajny, jak wydajny być powinien. Po obdmuchaniu z grubsza wszystkich miejsc, teraz obczyścimy miejsca, gdzie będziemy rozkręcać filtry, czyli tutaj to wszystko zostanie zmyte i wyczyszczone, żeby żaden paproch się nie dostał. Tu wiadomo, dekiel od zbiorniczka. Z drugiej strony pokrywa filtra oleju. Separatora odmy nie będziemy wymieniać, bo był wymieniany poprzednim razem, ale to też co dwie wymiany warto wymienić. Obdmuchamy jeszcze zamki od kabiny, które przesmarujemy. I tutaj obdmuchamy sobie troszeczkę przy module AdBlue różne elementy. Szmateczką obetrzesz i będzie gites. Obetrzeć, obdmuchać i będzie gites. Pokrywa gotowa do odkręcenia. Tu jeszcze weź dmuchnij dobrze. Ok, żeby zdemontować pokrywę, musimy zdjąć ten plasticzek, pod którym znajduje się troszeczkę kabli, troszeczkę elektryki, bo inaczej, gdy go nie zdemontujemy, nie ściągniemy pokrywy, nie będziemy mieli wszystkich dostępu do wszystkich śrubek dookoła pokrywy zaworów. O, ją ładnie dziadkowi podaj. Cyk. Dobra. I teraz co najważniejsze, sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Trzeba to wszystko ładnie zbliżyć, jak to wygląda i później zrobić takie porównanie. To jest silnik przed pukaniem. Dobra, i teraz pójdę z drugiej strony. Dobra, i teraz jeszcze widok z drugiej strony, najdokładniej jak się da. Czekaj, szmateczkę. Mamy tu. O. Widzisz? Cyk. Cyk. Dobra, zakładamy pokrywę, płuczemy. Misiek, czyń powinność, dziewicze pukanie. Oszczędź wstydu.
teraz zobaczymy w ogóle, ile będzie teraz tego na bagnecie po dolaniu tych 2,5 litra płukanki, bo opakowanie ma tutaj 2,5 litra. Jest wszystko? Nie. Ale pamiętajmy też, że oleju jest ile? 40? 40. Między 39 coś koło 40 litrów, dlatego musi być do tego też odpowiednie opakowanie płukanki. Zatankowane? Lejek, korek i palimy dziada. Czekaj. Ile po zalaniu płukanki jest na bagnecie? Sześciutki? Tak. Stan. Pokaż. Minimum. Czyli miał niski poziom oleju. Bo już właściciel wiedział, że do obsługi będzie. Tak. Nie dolewam. Odpalamy. Szkoda oliwy. Czy nie powinnaś? Czym powinność? Słuchajcie, pamiętajcie, trzeba mieć rozgrzany silnik przed dodawaniem tej płukanki, ponieważ to działa na gorącym silniku. Odpalamy go, ile mu damy? 20 minut? 15 do 20 minut. Dajmy mu 25. Damy mu 25 minut, a co nam tam? Palimy. Tak, kontakt. Efekt przedmuchiwania chłodnicy. On teraz będzie chodził, a my idziemy wykorzystać czas na chwilę relaksu. 20 minut pukania silnika za nami. Pokażę wam teraz ciśnienie na wolnych obrotach, temperaturę silnika. Po czym go zgaszę, ściągamy pokrywę. Po ściągnięciu pokrywy wymiana uszczelki, spuszczanie oleju i obsługa. 1,9 bara na wolnych, 71 stopni. Gasimy go. Dobra, odkręcona? Tak, chyba tak. No to możemy ją delikatnie podnosić. Raczej chyba tak. Czuć zapach tego wszystkiego. Czekaj, tu od razu trzeba zebrać tą oliwę, żeby na tył silnika nie pociekła. Nie wiem, jak wcześniej było po tych konikach widać, ale tutaj widać, gdzie są te roleczki. Że wypłukało. Że wypłukało, szczególnie na tych roleczkach, co wcześniej macałem palcem. Tak. Znaczy nie, tu widać nawet po tych wałkach przy ciebie, że są czyściejsze. Słuchaj, ja myślę, że jak to nigdy nie było stosowane, po zastosowaniu pierwszym razem efekt może być mniej widoczny, ale w momencie, gdy się będzie to stosować regularnie, na pewno będzie różnica i to znaczna, nie? Przede wszystkim to ma udrażniać wszystkie kanały olejowe w silniku plus pierścienie. Tak, luzować pierścienie, ale tutaj wiesz co, bo my żeśmy to zdjęli tak sekund 5. Dajmy chwilę, żeby to lekko obciekło. Widzisz, bo jak obcieka, to patrz co się na przykład zaczyna tutaj na tym dziać. Tak. Zaczyna to przebijać, widzisz? Zanim uszczelkę mi się zmieni, to już to powinno pościekać. Ja tak, 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 tak. Dobra, damy też, żeby ten olej ściekł, zobaczymy co z tego będzie. Według mnie widać różnicę jest. Dobra, puszczamy olej, szykujemy go do wymiany uszczelki. Na imbusiku może lepiej ci będzie odkręcić. Ja wolę mi się to, jak rzuci jakąś szmatę w udziale. Zawsze to ręką, żeby korek nie wpadł. A na imbusie to jest lepiej. Nie. Malujesz paznokcie? Tak. Paznokcie to się maluje mocno.
i dobra, będzie leciał, ja idę po szmatę, dam ci szmatę. Dobra, okej. Dobra, olej ścieka, z miski mamy spuszczony, teraz filtr oleju. Poszło. Tutaj na tej pokrywie jest napis 40 Nm, czyli napis, z jaką siłą powinno się tą pokrywę dociągać. Czyli niezbyt mocno, bo po niektórzy to tak dokręcają, że później nie idzie tego odkręcić. Zgadza się? Tak jest. Tutaj pamiętajcie, separator odmy pod ręką dziadka, tu. Co drugą wymianę oleju można go spokojnie wymienić. Jakąś kuwetkę? Mam wszystko. Tak. Dobra. Po wyjęciu filtra z podstawy olej ścieka na dół, trafia do miski i do zlewki. O, proszę, po zdjęciu pokrywki trzeba tutaj dokładnie wyczyścić ten rowek, który Michał czyści. Założy się nową uszczeleczkę. Będzie to działać? Musi. Na nowej uszczelce? Musi działać na 100%. Dokręcenie oczywiście z odpowiednią siłą, ponieważ tam w głowicy są słabe gwinty, a śrubki są tylko szósteczki, żeby tego nie przeciągnąć, żeby nie zerwać gwintu. Mamy tutaj nowy filtr, on się zatrzaskuje w dekielku. Pstryk. Na dekielku jest nałożony nowy o-ring, który trzeba przesmarować olejem po prostu, żeby go nie zerwało podczas wkręcania i żeby sobie ładnie, delikatnie zaskoczył i wszedł na swoje miejsce. Tam w obudowie filtra jest taki stożek, jak wciągamy gwintem tą pokrywkę, to ten o-ring wchodzi przez taki stożek, po czym robi się to bardzo pasowne i szczelne. Troszeczkę oliwki, tak jak do filtrów olejowych w samochodach osobowych, tak samo i tutaj na tą szczeleczkę, żeby było tłuste lekko. Wtedy elegancko się zakręci. Tak jest, możemy iść montować filtr oleju. Tak. Tak jest. Dokręcamy z siłą 40 Nm. Uważam, że jest 40 Nm. Bardzo dobrze. Rzut oka na pokrywę po wymianie uszczelki. Mamy tutaj ładnie osadzoną nową uszczeleczkę. Teraz ją trzeba tylko odpowiednio dokręcić. Oczywiście śruby dokręcamy po przekątnej i idziemy coraz dalej, żeby ta uszczelka nam ładnie osiadła. Nie lecimy dookoła, żeby nam się nigdzie fałda nie zrobiła, tylko po przekątnej. Wtedy ona się rozchodzi, elegancko osiada. Rzut oka na sam silnik ostatecznie po tym pukaniu. Ile on teraz już jest, dziadek, zgaszony? Z pół godziny. Od pół godziny, dobra. Po pół godziny wygląda to tak. Po pół godziny wygląda to tak. No powiem wam, moim zdaniem widać efekt tej pukanki. Widać, jak jeszcze się zjedną. Oczywiście nie jest to powalające, ale to jest silnik, który miał tą pukankę zastosowaną pierwszy raz. Co najważniejsze, ona ma zmiękczać to błotko, ten nagar. O, tutaj widać, patrzcie, widzicie? Ona ma zmiękczać to błotko. Myślę, że trzeba tak naprawdę robić stałe pukanie przy każdej wymianie oleju i wtedy te efekty będą dobrze widoczne. Teraz będzie można to porównać z tamtym materiałem. Nie wiem, na ile kamera to oddaje, ale trzeba to zostawić do oceny widzów, prawda? Myślę, że tak. Najlepiej by go było jeszcze przepukać ze dwa razy i wtedy zobaczyć, jak ten silnik wygląda. Będziemy się starać łapać w nim tą obsługę, jak będzie obsługa olejowa w tym manie, zaglądać pod tą pokrywę. Co, Michał, możesz zakładać pokrywę, a my wyciągamy filtry paliwowe.
Znaczy, jak Michał przykręci, to żebym nie kolidował mój, ja sobie wymienię w międzyczasie filtr rozsuszacza powietrza i filtr wspomagania. Filtr powietrza to jak zakręcimy tą pokrywę, żeby tutaj się ale nic nie nakurzył. O suszaczu. O suszacza, tak, 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 tak. Dobra. Żebyśmy sobie nie kolidowali, a robota szła. Dobra, bierzemy pokrywę. Poszło. Poszło. Tutaj w manie, co bardzo ważne, filtr musi być z separacją takiej mgiełki olejowej. To jest bardzo ważne. Nie zakładamy tych tanich filterków po 39 czy po 45 zł. Odpowiedni filtr, on jest trochę droższy, ale jest taki, jak ma być. Co tu widać? Widać tu troszeczkę wody. I widać tu troszeczkę oleju. Z racji jego przebiegu sprężarka ma już prawo delikatnie właśnie olej popuszczać. A woda to jest efekt zmiany temperatury. Patrz, ten o-ring tutaj zaraz go aż się skleił. Tak. Tu jeszcze jest taki o-ring. O. Jego też trzeba wymieniać. On jest w nowym osuszaczu. Pstryk. Czyścimy to wszystko, zakładamy nowy filtr. Tak jest. Zakładamy o-ring nowy. Stary już poszedł sobie na... Na gumowy ekogroszek będzie tak przerobiony. Tutaj tą płaszczyznę delikatnie można olejem posmarować, żeby lepiej uszczelka trzymała. I zakładamy... Filterek. Z jaką siłą to dokręcamy? Z odpowiednią, byle nie mocno. To można tak dokręcić jakimś kluczem, że później jak to się zaciągnie, to w życiu tego nie będziecie mogli odkręcić. Wystarczająco? Wystarczająca siła. Tak, to jest odpowiednia siła. Dziadek dokręcił to rękoma. Będzie git? Musi być. Musi być git. Jakie filtry następne? Następnie będę wymieniał, żeby Michałowi nie przeszkadzać, to mam do wymiany filtr od wspomagania. No. Układu kierowniczego. Zostaje filtr jeszcze od Blue. Trzy filtry od Blue. Tak. PET, ten mały koreczek i filtr główny. Misiek, to wie jak idzie? No, tylko założyć tą resztę osłony na tą elektrykę i tu będzie. A pokrywa dokręcona? Dokręcona i sprawdzona ręcznie. Dobra, to dam ci to wygłuszenie tutaj. Instaluj to. I zakładaj ten plasticzek. Nie no, panie, idealnie, jakbyś był do tego stworzony. Plastik, przy okazji, żeśmy mu przedmuchali elektrykę troszeczkę. Dzięki temu testowi dostał nową uszczelkę od klawiatury. Tak jest, ze śrubokiem płaski. Płaski śrubokiem. Potrzebował. Już idę poszukiwać. Kolejna filterek wspomagania. Wciskamy ten plasticzek, przekręcamy, wyciągamy filtr. O czym warto pamiętać, żeby uzupełnić stan oleju. Dokładnie tak jak mówisz. Żeby nie przelać, a... Tak, ten plasticzek przekładamy śrubokrętem, go wyciągamy, wsadzamy w nowy filtr. Wsadzamy filtr do zbiorniczka, dolewamy ATF-u i po problemie. Tak jest. Często zapominają ludzie o tym filterku. No tak, ale niestety pompa wspomagania pracuje cały czas i... I co, ten plasticzek teraz w nowy filtr? Ten plastik daje do nowego filtra układu wspomagania. O, mamy założony nowy. Tak. Wkład filtra. Kolejny układ wspomagania. Przekręcamy. Wszystko? Tak jest, doleję jakieś 100 gram oleju tego ATF-u do wspomagania. Zamykam. Dobra, teraz idę z Miśkiem się za AdBlue brać. Filtr do AdBlue, czyli filtr główny. Gąbeczka pod ten filtr, jak zachodzicie w głowę i się zastanawiacie, na cholerę jest ta gąbka dodawana do tego filtru, to ja wam już mówię. AdBlue zamarza przy pewnej temperaturze, nie chcę tutaj skłamać, więc się nie będę wypowiadał, przy jakiej temperaturze zamarza. Wtedy, żeby nie rozsadziło pokrywy od modułu, ta gąbeczka się ściska i nic nam nie pęka. Dodatkowo taki malutki filterek. I jeszcze ten filterek, tak zwany PET, filtr na przewodzie, to jest pierwszy filtr, taki na maksa wstępny. Od którego zaczynasz? Od tego dużego. Od tego dużego, dobra. Ten duży odkręcamy tu od spodu, klucz nałożony, lecisz. Poszło. Po popuszczeniu można już przejść na sterowanie ręczne.
Ja, polka, no to tutaj. O dziwo, w bardzo dobrym stanie. Filtr też jest zapinany takimi ząbkami. Cyk, a tutaj jest ta tajemnicza gąbeczka, o której napominałem wcześniej. Właśnie, o, widzicie, zostaje resztka AdBlue. Tak samo to wygląda podczas jazdy zimą. AdBlue tutaj zostaje. W momencie, gdy ono zamarza, ściska się ta gąbeczka i nie rozsadza nam tej pokrywki. Następny filtr. Wyciągamy od razu wszystkie. W środku jest. Trzeba go rozpiąć. Jest w tej części aluminiowej. Rozpinaj. Lubię to. Często to się nie chce rozpiąć i się łamie. Wiem. Już raz połamałem. Poszło. I tutaj mamy też filterek. Tak zwany PET. Pokaż, jak on wygląda. O, widzicie? On zbiera pierwsze zanieczyszczenia tutaj bezpośrednio ze zbiornika. Super, pora na trzeci filterek. Trzeci filterek, proszę Państwa, jest na końcu tego przewodu. Wypięliście go stąd. To jest część, która idzie ze zbiornika, to jest część, która idzie do modułu. Ruszacie nim sobie, wsadzając głowę pod spód i wychodzi Wam, że on jest zapinany gdzieś. O, tu, widzicie? Tu. Trzeba teraz tą spinkę też rozpiąć. To jest dokładnie tego samego typu spinka, którą rozpinał Misiek przed chwilą. Może z prysku? Właśnie, ruszył się delikatnie. Jest, sprysk, dobry sprysk. Ma chęć? Idzie pomału. Ups, wypad. Czekaj, dobra, podnosimy go, wejdź z kamerką. Skurczybyk. Centralnie na środku tylnej belki. Przedniej belki leży. Czekaj. Nowe wykorzystanie statywu do aparatu. Magicy od fotografii, jak widzą to, to człowieku płaczą. O! Jest, patrzcie. Patrzcie. Tu jest filterek. Wkręcamy nowy, zakładamy przewód. Wszystkie filterki AdBlue dokładnie na odwrót, jak Wam to pokazaliśmy, zakładacie. I tyle. Mnóstwo wybitnych specjalistów od napraw samochodów ciężarowych zapytanych o to, ile jest filtrów AdBlue w manie. No, jakby już powiedzieli, że są trzy filtry, to naprawdę się znają. Jakby powiedzieli, że dwa są filtry, czyli PET plus ten główny, no to trochę się znają. A jak jest główny, no to mają ogólnie o tym pojęcie, więc jak ktoś wymienia te trzy filtry na obsłudze, to naprawdę robi robotę najwyższej klasy. Ale coś Wam jeszcze powiem. W manie europiące jest czwarty filtr AdBlue. Czwarty filtr AdBlue, o którym nikt nie wie. Ja też o nim nie wiedziałem, dziadek o nim nie wiedział. I żaden z zapytanych ludzi, którzy mają styczności z tymi pojazdami, z fachowcami, jak ich o to pytałem, to nie wiedzieli i byli zaskoczeni. Mianowicie, tak to wygląda. Jest filtr? Jest. On już mi się trochę rozpada. Cyk. Jest to filterek AdBlue. Gdzie on się znajduje? On się znajduje we wtryskiwaczu AdBlue. Wtryskiwacz jest umieszczony w module i tutaj w niego tako wchodzi ten filterek. Pstryk. To jest czwarty filtr AdBlue w manie Euro 5. Dziadek, co pozostało? Zostało nam wymienić wkład filtra paliwa plus mały separator. Taki separator pierwszych syfów, może nie separator, bo separator ma wodę odseparować od paliwa, ale taki bardzo wstępny filtr. Wymienimy filtr główny plus taki filtr początkowy, to jest takie siteczko, szklaneczka i co ważne, wymieniajcie to zawsze, ponieważ jak ktoś to tylko czyści, bo twierdzi, że tu jest same sitko i można to wydmuchać, to ja mu od razu mówię, że to sitko od wysokiej temperatury po pewnym czasie po prostu pęka i stoicie na drodze, cieknie Wam paliwo.
O panie, tu było chyba więcej niż więcej te. Więcej niż 25, a na dechu jest 25. Dobra. Newtonometrów. Wyjęty filtr paliwa. Nowy filtr paliwa. Zobaczcie, te lamele są takie półokrągłe. Jeżeli filtr ma zachować swoją odpowiednią przepustowość, to to nie może być tak sprasowane. Tutaj widać, że to paliwo już się ciężko zaciągało i on na przykład jadąc pod górę mógł wyskakiwać mu check engine migający, kiedy potrzebował dużo paliwa, a pompa nie mogła go wystarczająco dużo zaciągnąć. Tutaj widać, że te lamelki w tym filtrze są po prostu pozaciągane. Przez takie coś jest tak cholernie ciężko przepuścić paliwo, że to się w głowie nie mieści. Normalnie, jeżeli wyciągacie filtr paliwa z samochodu, w którym wszystko było dobrze, to te lamele nadal wyglądają tak samo. Są tak półokrągło nałożone, wtedy między tymi papierkami jest przepust. Natomiast tutaj one są sprasowane i przez to nie idzie paliwa przeciągnąć. Ten samochód się po prostu dusi. Już ma swój przebieg. Dokładnie, jak najbardziej do wymiany. Filterek paliwa wymieniony, on też się trzyma na tych ząbkach jak pozostałe filtry. Jest nowy o-ring, co ważne. O-ring wsadzamy w rowek przewidziany do osadzania o-ringu, a nie w ten tutaj, bo wtedy jego się ścina przy zakładaniu, a uwierzcie mi, jest mnóstwo takich talentów. Dobra, pozostałoby jeszcze wziąć się za filtr powietrza. Będzie zabity. Ulala. Jadek? Tak. Czekaj. Obdmuchaj. Petarda by się przydała. Tak. Nie ma. Niestety to jest z racji tego, w jakich warunkach pracują te auta. Tu masz krótki pistolet, leży chyba przy tym. Gdzie? Tutaj nie jest włożony? Jest przy szwelce, koło butli. Cele demonstracyjne. Ta wymiana mu się po prostu należała. Co, po wymianie filtrów warto zmyć tutaj wszystko zmywaczem do hamulców. Obdmuchać to, żeby nie zostało nic tłustego, jak się silnik nagrzeje, żeby nie śmierdziało ropą. Też tak to uczyniłem. Tak jest. Zakładamy osłonę. Trzeba go dobrze przepompować, ponieważ te many ciężko odpalają po obsłudze. Trzeba go dobrze przepompować tą ręczną pompką. Teraz możemy jedynie co wziąć szczotkę drucianą, oczyścić kalamitki i mu przesmarować zwrotnicę. No mogę to zrobić. Dobra, to bierzemy szczoteczkę i lecimy. O, pięknie, jest. A czekaj, ja zobaczę, czy go widać, czy nie. Kisiek, daj latarkę, zobaczymy, czy będzie widać, jak się nasmaruje ten stworzeń. No dawaj. Widzicie? Chyba wystarczy. Dobra. W ten sposób można nasmarować stworzeń królewski tutaj na zamku, gdzie on się obraca przez cały czas. Płyty siodła nie, ale stworzeń można przesmarować. Po to jest właśnie ta kalamitka, której nikt nigdy nie używa. Wał od przystawki z jednej, z drugiej strony. Tu też jest kalamitka. Tak. Od góry. O. Tak. Ja sobie obrócę. Będzie mi wygodniej. Po prostu to jest auto, które ma przystawkę i odbiór mocy chyba. Dobra, wyszło. Okej.
Misiek, mam cię w kadrze. Jedziesz, jedziesz. Ostatni z filtrów, który wymienimy w tym pięknym manie, to filtr kabinowy. Mam dość. O, to. Uwaga. Ten man chyba faktycznie powinien mieć obsługi nieco częściej, ale patrzcie na skuteczność tego filtra. Z tej strony nie ma nic, a wszystko sypie się z tamtej. Pokano mnie tutaj tego węża. Panie, można założyć z powrotem? Co mnie te szyby tak parują? Nowy filtr węglowy, czyli aktywnym węglem. Z czego jest ten węgiel? Z kopalni KWK Bobryk? Nie. Ten węgiel jest z łupin orzecha kokosowego. Naprawdę. Wypala się łupiny orzecha kokosowego i ten węgiel, który pozostaje z tych łupin, trafia na te filtry. Serio? Okej, okay, komputer mamy podłączony. Tutaj nam pokazuje, co mu się pali. Obecny serwis, na przykład olej silnika. Obecny, minął drugi stopień w sierpniu 2022 roku. Trzeba jeszcze popatrzeć, co żeśmy robili, a co się za chwilę kończy. Na przykład filtr powietrza kończy mu się w grudniu za 3 miesiące. Może to zostawię, bo widzę, że ten filtr powietrza to za te 3 miesiące by się przydało jeszcze raz wymienić. Kasuje inspekcję, odpalamy go. Po zakończeniu kasowania inspekcji możemy sobie jeszcze podejrzeć wartości, które najbardziej mnie interesują. Czyli tak, żebym wiedział, obroty silnika 600, temperatura powietrza na zewnątrz 28 stopni, temperatura płynu 52 stopnie, ciśnienie paliwa 540 bar i ciśnienie oleju 3,3 bara na wolnych. Naprawdę ciśnienie oleju jest mega. Ciśnienie oleju, ciśnienie paliwa, temperatura zewnętrzna, temperatura płynu chłodzącego i obroty silnika. Teraz mu dodam troszkę gazu. Jak widać, przy 1000 obrotów z hakiem otwiera się zawór przelewowy na pompie oleju. Ciśnienie jest utrzymywane na poziomie 6 barów. Nie ma co tutaj dużo gadać. Trzeba to podsumować i kończyć tą robotę. Jeszcze nim przejdziemy do podsumowania, chciałem wam powiedzieć, że taką płukankę silnikową i inne produkty firmy TEK2000 możecie nabyć w sieci Suder. Jest to hurtownia motoryzacyjna, która sprzedaje części do pojazdów ciężarowych. Tam znajdziecie całą gamę produktów. A teraz zapraszam was już serdecznie na podsumowanie. Załadowany. Tak, na pewno, na pół. Radzie okolki dostają. Wow! Latarka. To był pod spodem. Stop! Nagramy to na końcu. To był pod autem? To nie była pod autem. Prawie 1000 zł poszło. Nie, działa. Ja pierdzielę. Słuchajcie, prawie straciliśmy 1000 zł, zaraz wam to pokażemy. Moja wina. I moja, bo ja filmowałem ten sworzeń z tyłu i zostawiłem to na ramię. To twoja bardziej. Ale jak już byś sam powiedział, że twoja wina, to już twoja by została. Słuchajcie, podsumowując co, obsługa jest rzeczą bardzo ważną. Jeżeli macie dużo samochodów, to tylko możecie polegać tak naprawdę na tym, co wam mechanik powie. Czy trzeba te obsługi wykonywać częściej, bo tak jak w przypadku tego samochodu zdecydowanie częściej trzeba wykonywać te obsługi. Raczej tak, paliwa i powietrze. Raczej tak. Płukanka silnikowa.
na pewno zda egzamin i proponowałbym właścicielowi, żeby przy następnej obsłudze, jak będziemy robić, bo robimy mu obsługi, żebyśmy znowu zrobili, powtórzyli ten proces. I może zobaczyli wtedy, jak silnik wtedy, jak będzie wyglądał silnik. Tak. Dokładnie. Tutaj głównie chodzi tak, o spłukanie tego szlamu z silnika i na pierścieniach tłokowych, tam w tych rowkach gromadzi się nagar. Jak ten nagar się zgromadzi, po prostu pierścień może zostać zatarty w tłoku i wtedy ma to wpływ na kompresję w cylindrze. Jeżeli te pierścienie są luźne, luźno chodzą w tych rowkach, kompresja jest właściwa po pewnym czasie i nie mówię tutaj o przebiegach rzędu 300-400 tysięcy, tylko o przebiegach bliżej zbliżonych do miliona, można powiedzieć, ten nagar na pewno te pierścienie blokuje. Zachęcamy do stosowania płukanki, będziemy testować następne środki na bieżąco, może za miesiąc wytestujemy co innego, jakiś dodatek do paliwa albo coś do czyszczenia wtryskiwaczy, pompowtryskiwaczy. Nie pozostaje nic innego, tak, nie pozostaje nic innego, jak podziękować chłopakom za robotę i właśnie teraz jestem o 1000 zł do przodu, ponieważ jak on ruszył, spadła tam latarka. Widzimy się w sobotę w Krakowie na Kraków Expo. Tak, na Kraków Expo. Jeżeli ktoś będzie chciał, zapraszam, w sobotę jestem w Krakowie na Kraków Expo na stoisku TK2000 na hali Bestią. Będę wjeżdżał Bestią na halę, będę strzelał wydechami tam, niech się dzieje. Na hali będzie niosło, co? Na pewno. A teraz Misiek, ty idziesz po latarkę, ja tą filmuję. Patrzcie na to. A ja mam przyprawę, za 2 tygodnie wracam. Tak. Dawaj, już się czas na kamerze kończy. Dzięki. Ja ci podałem, ty żeś ją zostawił. Tak, jesteśmy od tysiaka bogatsi. Nie jesteśmy bogatsi, nie zbiednieliśmy o 1000 zł. Dokładnie. Na razie, do następnego, cześć. Powodzenia. No nie miejcie min jak na pogrzebie. Daję takiego suchara. Suchara? No. Będziesz miał premię w tym miesiącu. dzień dobry. Zaczęliśmy sucharem, nie wiem, czy był nagrany, ale skoro Misiek sobie życzył suchara, to go otrzymał. Wracając do tematu. Chcemy dzisiaj przeprowadzić obsługę okresową w Manie TGS.